zabrać. Dziękuję ci. Dzięki. Dzięki. Księże Proboszczu, Szanowni Zebrani, kiedy patrzymy na miasta starożytne albo te średniowieczne, widzimy na nich mury obronne, tak aby ta wspólnota danego miasta mogła czuć się bezpiecznie. Bardzo często przewodnicy pokażą nam też źródło, jakąś sadzawkę, czyli to źródło wody żywej dla tej miejscowości, dla tych mieszkańców. Dzisiaj patrzymy na współczesne miasta inaczej, ale ciągle potrzebujemy murów obronnych, tylko bardziej tych duchowych i może dzisiaj, we współczesnych czasach, nawet jeszcze bardziej niż kilka tysięcy lat temu. Ciągle też potrzebujemy tego źródła wody żywej. I kiedy stajemy tutaj, żegnając i dziękując księdzu proboszczowi za tą posługę, stajemy w tej świątyni, uświadamiamy sobie, że tu jest ten mur obronny, że za każdym razem, kiedy ksiądz proboszcz stawał przy tym ołtarzu, zanosił do Boga wołanie, prosząc za duszańcem broniącym, zwłaszcza tych najbiedniejszych, tych, którzy przychodzą do tej świątyni i tych, których tutaj brakuje, aby ten Pan, jedyny Bóg, był mocny zarówno dla tych, którzy chorują, dla tych, którzy pogubili się w swoim życiu, i dla tych, którzy po prostu potrzebują codziennie łaski. Kiedy ksiądz proboszcz stawał tutaj przy tym ołtarzu, ale bardzo często też po prostu na klęczniku, wołał do Boga, wołał do Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby był źródłem wody żywej. I za to chcemy dzisiaj dziękować. Pozwalam sobie to robić w imieniu również całej wspólnoty naszego miasta Cieszyna. Bo świetnie zdajemy sobie sprawę, że w takiej wspólnocie, jaką jest miasto, potrzeba wielu różnych rzeczy. Ale zawsze najważniejszy pozostaje ten, który jest dla nas taką warownią, który jest dla nas szańcem obronnym i ten, który jest wodą żywą, nasz Pan Jezus Chrystus. Czcigodny księże proboszczu, przyjmij nasze podziękowania za posługę i obiecujemy też pamięć w modlitwie. Bóg zapłaci. Pasterze Kościoła i naszej diecezji, tak jak mówimy, różnych zmian po parafiach i zatem za Tomasza.
będzie pokarany Jezus Chrystus. Amen.